Dzień dobry, cześć, czołem. Witam w czwartek 2 kwietnia, dzień po Prima Aprilis, kiedy ten odcinek teoretycznie miał wyjść, ale pewnie byście mi nie uwierzyli, że to na poważnie. Startujemy, czołóweczka, hej. No dobra, ciekawe jak się macie podczas dalszej narodowej kwarantanny. Jest obostrzeń troszeczkę więcej niż zwykle, ale to nie jest teraz najważniejsze. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, nic wam nie dolega i cierpliwie czekacie na ten sezon, chociaż to jest chyba najtrudniejsze zadanie dla kibica, zgłodniałego kibica żużla. No więc tak, wczoraj Prima Aprilis. Niektóre kluby sobie troszeczkę chciały pośmieszkować, niektóre mniej. Ale chyba jeszcze wszystko było w granicach dobrego smaku. Okazało się, że Jason Crump podpisał kontrakt w dwóch klubach. Kwestia do podziału była kto kiedy, Rzeszów i Ostrów, ale to oczywiście było kilka osób, które się na to nabrały. Był też Orzeł Łódź, prima aprilisowy Orzeł Łódź, który wrzutkę zrobił, że sezon startuje. Była też wrzutka z portalu Po Bandzie, który napisał, że mistrz świata na żużlu w tym roku zostanie wyłoniony w finale jednodniowym, czyli tak jak tradycja niegdysiejsza nakazywała i te turnieje były często bardzo fajne i emocjonujące. Natomiast koniec końców ten pomysł wcale nie jest głupi, droga redakcjo, Łukasz, Wojtek, bo rzeczywiście gdyby sytuacja nas zmusiła, to uważam, że to całkiem sprytne rozwiązanie, ale czy tego byśmy chcieli, no to nie wiem. Generalnie był też fajny komunikat z Wisły Kraków, która porozumiała się z TS Wisła o sprzedaży, znaczy co do praw herbu i nazwy klubu Wisła Kraków, ale to ani Prima Aprilis, ani temat żużlowy. Dobra, co słychać dalej? Albo co dalej będzie? Bo to też ważna kwestia. Nie wiem, co będzie dalej. Natomiast wiem na pewno, że żużel może nie być taki, jaki był, jaki go znamy teraz, dlatego że to już nawet nie chodzi o same kluby, czy zawodników, czy ludzi w ogóle zatrudnionych w tym środowisku. Natomiast kryzys gospodarczy dosięgnie i już dosięga różne branże poszczególne. O tym też mówiłem tydzień temu. Natomiast te branże to w dużej mierze też sponsorzy i w ogóle te podmioty, które utrzymują ten nasz sport na powierzchni. Więc nie mając wpływów, nie mając przychodów, zamykając miejsc pracy, boję się, że obetnie się też oczywiście i sponsoring, więc to będzie miało bezpośredni wpływ na naszą dyscyplinę. W najlepszym wypadku mam nadzieję, że to będzie dotyczyło tego, że na przykład żużel stanie się tańszy. Bo zadziałają po prostu tutaj reguły rynkowe, więc będzie mniej pieniędzy w tym worku do podzielenia, więc poszczególni biorcy będą po prostu chcieli, będą zmuszeni brać po prostu mniejsze kontrakty zawierać, lub po prostu w czarnym scenariuszu tych zawodników na rynku będzie mniej. No bo pójdą sobie do innej pracy na przykład. Tak czy inaczej w tej branży żużlowej, na przykład Rafał Haj, co teraz wam pokażę, bardzo dobrze sobie radzi. Nie wiem jak sobie radzi, pozdrawiamy Rafała Haja, ale części u niego, jak dobrze wiecie, to jest dystrybutor poważny na rynku żużlowym. Kaski są dostępne, można sobie kupować, więc towar jest. Pewnie masek tam nie znajdziemy, ale towar żużlowy stricte jest, więc miejmy nadzieję, że to będzie wszystko funkcjonowało tak jak powinno w niedługim już czasie. Te prognozy, no próbowałem wczoraj wrzucić taką zagwozdkę jednego z twitterowiczów na temat przewidywań, na temat tej epidemii, ale tu macie rację, rzeczywiście tych najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest to, że nie wiemy, co się stanie w najbliższym czasie, więc nie chcę tutaj jakby wyrokować ani coś przypuszczać. Nie jestem wirusologiem, epidemiologiem, jestem inżynierem z wykształcenia, więc sobie to zostawimy
Trzymajcie się zdrowo. Na koniec pozytywna zajawka. Kim Nilsson, zawodnik Unitarnów, wyjechał na tor. Natomiast bardzo fajny komentarz jest pod spodem filmiku, który zamieścił na Instagramie. Bardzo fajny film slow motion. To oczywiście taka trochę uszczypliwość. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, zostańcie w domu i do zobaczenia chyba za tydzień. Może jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, a nie wiem, czy to było ciekawe. No dobra, cześć, hej.